Jak ostatnio czytałem o tym, jak się Jezus przemienił i rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Ja sobie uświadomiłem, wiecie co, że to w ogóle dla Boga nie jest problem. Coś, co dla nas jest problemem. On wciąż jest ten sam. I to jest taka niesamowita postać, bo z jednej strony on mówił w swoim prawie, żeby nie kontaktować się ze zmarłymi. Ale tutaj widzimy Jezusa, który sobie ucina pogawędkę z Mojżeszem i Eliaszem. Bo o co chodzi? W tym wszystkim chodzi o to, żeby szukać serca tego Boga. Żeby widzieć, co niesie życie. Żeby widzieć, jaki jest sens rzeczy. Ale drugą rzecz też zobaczyłem bardzo ciekawą w tym wszystkim, bo wiecie, że tamta epoka, zanim Jezus umarł na krzyżu i wstał z martwych, to była inna epoka. To była duchowo inna epoka. Zupełnie inna była konfiguracja przenikania z duchowej rzeczywistości do rzeczywistości fizycznej. To było zupełnie inne. W tamtym czasie sfera duchowa miała o wiele większą przenikliwość. O wiele większą przenikliwość. I czy to było dobre? Niekoniecznie. Ponieważ z duchowej rzeczywistości spadało wszystko. Wszystkie śmieci. Rozumiecie? Wszystko. Demony miały potężny dostęp do ludzi. Ale przychodzi Jezus. Jezus zmienia to wszystko. Jezus staje na straży duchowej rzeczywistości. Jest bramą. Jest bramą. Chcę, żebyś zrozumiał, w jakiej konfiguracji dzisiaj żyjesz. Żyjesz w Chrystusie. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że te Jego słowa, że cokolwiek zwiążesz w Jego imieniu, w niebie, będzie związane. Cokolwiek rozwiążesz w Jego imieniu w niebie, będzie rozwiązane. I tu nie chodzi jedynie o sferę taką, że to Bóg się z tym zgodzi. Ale tu chodzi o sferę władzy. Dzisiaj w Chrystusie Jezusie jesteśmy absolutnymi władcami. Kto przyjął Jezusa Chrystusa, ten ma wielkiego strażnika na drodze przenikania zła do jego życia. Rozumiecie? Na drodze przenikania zła. W Chrystusie Jezusie jesteś. My do końca naszych dni będziemy głosili potęgę Chrystusa. Nigdy nie ominiemy tego. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, uczynimy więc trzy namioty. Jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. Zobaczcie, jak niewiele było potrzeba, tak? Żeby Piotr zwariował. Jest napisane, on nie wiedział, co mówi. Wiecie, kto nie wie, co mówi? Człowiek upośledzony umysłowo. On nie wie, co mówi. Człowiek pijany, naćpany, to nie wie, co mówi. Rozumiecie? Robiąc założenie, że Piotr nie ćpał i nie chlał, to uważam, że zwariował od tego, co tam widział. Szaleństwo dopadło jego umysł. I on mówi: Panie, zróbmy trzy namioty. Zostańmy już tutaj, rozpocznijmy nową koniunkturę życia. My, Ty, Eliasz, Mojżesz, będzie pięknie. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich i zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. Jezus
Jedyny łącznik między Bogiem a człowiekiem. Jedyna furtka do duchowej rzeczywistości. Jedyny bezpiecznik życia teraźniejszego i wiecznego. Jezus, Twój Król i Twój Pan, to nie jest byle co. Od momentu uznania Go za Pana i Zbawiciela, tak? Zabezpieczyłeś swoje życie. Kiedy będziesz się dzisiaj modlił, powiedz: Jezus, jesteś tylko Ty. Nie ma w moim życiu niczego i nikogo. Jezus, to Ty jesteś moim Królem. Jezus, to Ty jesteś moim Panem. Nie ma żadnego znaczenia nic innego. Nie ma żadnego znaczenia religia. Nie ma żadnego znaczenia humanizm. Nie ma nic żadnego znaczenia. Tylko Ty, Jezus. Powiedz Jego imię. Yeah.
Amen.
Oh.
Boże. Nie czekaj na manifestacje, manifestacje przyjdą. Skup się dzisiaj na nim. Skup się cały dzisiaj na nim. Thank you.
Thank you.
Thank you.
otworzyła nam drzwi, to Twoja krew jest zabezpieczeniem. My dziękujemy Tobie za Twoją cudowną krew, za to, że ona jest wciąż świeża, za to, że ona wciąż jest świeża i wciąż płynie. I Twoja ofiara działa do dnia dzisiejszego. Wzywaj krwi Jezusa nad swoim życiem. Wzywaj Jego krwi nad swoim życiem.
święty duch jest w tobie. Duch to jest władcą twojego ducha, duszy i ciała. Jesus.
Yeah.
wszystkie prawa. Uwolnij się na Państwach w imieniu Jezusa. Elohim. Elohim. I przychodzi całkowite uwolnienie. Elohim. Przez potężne imię Jezus. My wyzwalamy to nad Kościołem. My wyzwalamy w tej chwili przełom. Sędziemy. Przełom uwolnienia w imieniu Jezusa. Zwyciężamy w Twoim potężnym imieniu. Przygotuj się w tym. Czcimy Cię. Wielbiamy Cię. Dziękujemy Ci za Twoje działanie pośród nas. Dziękujemy Tobie za wszystko, co się dzieje w narodzie narodowym. Za wszystko, co uwolnione, za wszystko zielone. Za nowe przestrzeń, za nową perspektywę. Za wolność od egoizmu, za mądrość. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Tobie, że my nie jesteśmy z tego świata, że nie jesteśmy egoistami, że nie jesteśmy głupkami, że nie uderzamy jak wrzutkę, ale mamy cel, mamy mądrość, mamy wolność, mamy swobodę, mamy drogę, mamy moc. Wszystko dzięki Tobie, wszystko dzięki temu, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Unisz się dzisiaj przed tym. Masz wszystko z uwagi na Jezusa. Masz wszystko z uwagi na Jezusa. Jeśli jesteście chorzy, to
chodźcie, będziemy się o was modlić. Ale podstawa jest jedna, tylko jeśli chcecie. Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł za ciebie i za ciebie. Tak, i za ciebie. Jeśli chcecie go przyjąć do swojego życia jako osobistego Pana i Zbawiciela, to chodźcie do przodu, pomodlimy się o was. Ale tylko jeśli chcecie. Co chcesz, żeby Bóg ci dzisiaj uczynił? Powiedz. Po co przyszedłeś? Co chcesz, żeby Bóg ci dzisiaj uczynił? Umiesz powiedzieć? Chcę ci pomóc. Czy chcesz czegoś od Boga? Nie chcesz nic. Widzicie, jak bardzo ważne jest chcenie człowieka. Człowiek musi wiedzieć, czego chce. Bóg ci dzisiaj daje wgląd w samego siebie. Będziesz wiedział, o co ci chodzi. Może w świecie nie wiedziałeś, o co ci chodzi, ale w Królestwie Bożym masz prawo wiedzieć, o co ci chodzi. Uwielbiamy Ciebie, potężny Jezusie. Ty, który zwyciężyłeś diabła. Ty, który pokonałeś diabła. Ty, który rozbroiłeś wszelką moc ciemności. W Twoim imieniu panujemy nad rzeczywistością ziemską. W Twoim imieniu panujemy nad tym wszystkim, co nazywa się dzisiaj. Nad troską, nad chaosem, nad zamętem. My w imieniu Jezusa panujemy nad tymi rzeczami. Szama katarana masa, ale szczęki tyle. Thank you.
Oh.
nikogo większego niż On. Nikogo. A On jest posłuszeństwem. Potrzebuję Twojej wiary. Czego więcej? Potrzebuję, żebyś wierzył. Nieważne, co czujesz, ważne, w co wierzysz. Powiedz, jestem wolnym człowiekiem. Jestem wolnym człowiekiem. Nie wolnym po ludzku. Bo ludzka wolność jest niczym w stosunku do tego, co mam teraz. Jezus powiedział, przynoszę wam pokój. Nie taki, jak daje świat. Inny, lepszy. Większy. Nie ma władzy nad władzę Boga. Jezus powiedział, jest mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Czymże jest władza ludzka? Czymże władza diabelska? Tak, jak chcesz, aby wyglądało tak, jak chcesz. Nie tak, jak wygląda dziś. Nie opisuj tego, ale mów tak, jak chcesz, żeby wyglądało. Twoje życie, twoje małżeństwo, twoja rodzina, twoje pieniądze, twoja służba, twoje relacje. Mów tak, jak chcesz, żeby wyglądało. Mów, bo jesteś człowiekiem, który został usynowiony przez najpotężniejszego władcę wszechświata. Kiedy Ty mówisz to, co On powiedział, to władza, która jest w Jego ręku, jest automatycznie delegowana na Ciebie. Kiedy po Nim powtarzasz, kiedy mówisz tak, jak On powiedział, to, co widzą Twoje oczy, czego doświadcza Twoja psychika, to jest nieważne. Mów, a będziesz miał, jak będziesz mówił. Nie potrafisz. Z Tobą Jezu, wszystko uda się. Nie ufaj temu, że nie potrafisz. Wszystko Jezus uda się. Z Tobą wszystko Jezus uda się. To słowa nie wiary, to głupota.
religia tak nauczyła. On mówi, powiedz, słyszę Ciebie. Powiedz jak prorok Samuel, kiedy był jeszcze dzieckiem. Mów, Jahwe, sługa Twój słyszy. Mów, Jahwe, sługa Twój słyszy. Tak mówił prorok Samuel, kiedy miał 8 lat. 8 lat. Prorok Samuel. Hata safa ketese lemen erelaha kazi. Nie mów, poprowadź mnie, Pani. Tylko powiedz, idę Twoją drogą. Idę Twoją drogą. Znam Twoją drogę. Moje oczy są otwarte. Moje uszy są otwarte. Moje ręce są zaprawione do walki. Nie mów, Panie, bo błogosław. Tylko powiedz, ja jestem błogosławiony. Czegokolwiek się dotknie moja ręka, staje się sukcesem. Gdziekolwiek stanie moja noga, ta część należy do mnie. Mów wiarę. Nie mów, Panie, pomóż mi. Przestań z tym. Wyrzuć to z siebie. Co za głupota. Powiedz, Panie, jestem mężny i dzielny. Nie boję się i nie lękam. Cały świat leży u moich stóp. Tak, zarzucą Ci, że jesteś pysznym sekciarzem. Bardzo dobrze. To znaczy, że idzie za Twoim Panem. Nazywano go pysznym sekciarzem. Hata paser lene meresa habaralare mene nase. Co Cię obchodzi, to ten świat mówi, jak ten świat idzie na zatracenie. To jakbyś kupił kurę na rosół, szedł z siekierą, proszę Ciebie, w jednym ręku, skórą w drugim, a kura by Ci tłumaczyła, proszę Ciebie, jak należy układać piórkę. Co ona ma do powiedzenia? Nic. Ten świat idzie na zatracenie. Poza Chrystusem wszystko jest gówno warte. Przestań być sentymentalnym idiotą. Bądź człowiekiem Bożym. Bożym człowiekiem. Powtarzaj po Bogu. Wierzę teraz. Wierzę. Prowadzisz mnie swoją drogą. Noga moja nie potknie się. Hamada sawaka darala marala selebereho. Moje małżeństwo jest bardzo dobre. Moja rodzina jest bardzo dobra. Mów wiarę. Uwielbiamy Ciebie, potężny Boże nasz. Potężny Boże nasz. Za Twoimi słowami będą szły czyny. Gdy Twoje wyznanie wiary przebije pierwszą warstwę demonicznych chmurów, to zaczniesz z o wiele większą łatwością decydować w wierze. Zrozum to, to jest mechanizm. Mechanizm, z tym się nie dyskutuje. A kiedy zaczniesz tym mówić, a potem robić, sukces murowany. Szczyt Bogiem jest prosty. Ojcze, my odwracamy się od wszelkiego skomplikowania. Odwracamy się. Pogodujemy się skomplikowanie do prostoty, do prostoty. Yeah.
poddajemy się pod Twoje panowanie. Rządź i władaj w naszym życiu. Nasze serca są otwarte.
gdzie chce Twój krzyż, pozwól. Thank you.
Wolne do przyjmowania Twojej prawdy.